A więc tak, poczekajcie, tylko sobie zakończę dzień. Dzisiaj jest godzina 19:58, czyli pracowaliśmy 15 godzin minus to. No i tak, dzisiaj jest poniedziałek, przyjechaliśmy wczoraj. Miałem zlecenie. To znaczy tak, koleżka załadował w piątek, tak, bo zjeżdżał w piątek do domu. Zaraz zobaczycie, co to się tam robi, bo dorobiliśmy się, kurczę, mikrofalówki. Dobra rzecz. No, koleżka zjeżdżał w piątek do domu, załadował ziarnko. Ja przyjechałem, dzisiaj rozładowałem i. No i potem dwóch klientów dostałem. Miałem załadunek o godzinie 11, przyjechałem na miejsce. No i niestety, no, 2 godziny 45 minut trzeba było czekać. Kurczę, ciszę radio. 2 godziny 45 minut trzeba było czekać. No i co? No i pół godziny przed czasem, że tak powiem, przed końcem czasu dnia dzisiejszego pracy mojego skończyłem. Zmniejszymy trochę, bo za gorąco. Skończyłem. Jutro ładujemy 2 godziny stąd jednego klienta, ale jest rozsypane na dwa silosy, do jednego idzie 18 ton, do drugiego 6. No i nie wiem, co potem. Potem będę blisko Wiesbaden, także podejrzewam, że tam będę jeździł. Nie wiem, czy dwa tygodnie, czy tydzień. Troszeczkę, kurczę, jestem zdenerwowany, bo siadła mi moja nawigacja, na której, kurczę, bardzo mi zależy, bo mam tam pozapisywane klientów, parkingi, kurczę, nie dość, że pokazuje mi te, które są, to jakieś jeszcze dzikusy, co ja sobie pozapisywałem, jakieś zony, gdzie można stać. No i co, no i kurczę, lipa troszeczkę, nie? No, ale coś wam pokażę. Gdzie ja się patrzę? A, bo ja się patrzę tu, a muszę się patrzeć tu. Jest. Pizzełka. Dodajemy, kurczę, sera i będziemy szamać. Wiem, że tam niektórzy powiedzą, wow, lepiej, żebyś tam sam zrobił, no, ale... Ale kurczę, no nie wiem, za leniwy chyba jestem. Chociaż w domu robię czasem coś tam. Tylko ja bardziej robię jakieś sushi. Nie. No te, wyleciało mi z głowy. O, sajgonki. No to robię. To robię. Pizzę, no pizzę też tam. Chociaż nie, moja żona bardziej robi podkumyki. Bardzo dobre. Znajdźcie sobie w necie przepis na podkłumyki. Kurczę, polska pizza, naprawdę. Zarąbiste. No i co? Dwa tygodnie przed nami, odliczamy do soboty, do pauzy, a potem. Potem zleci do piątku i znowu do domu. Dobra, tymczasem. I takie to obrazki spotka się na drodze. Na 100% nawalony gościu jest. Na 100%. No i tak, dzisiaj już mamy czwartek. Kurczę. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Ogólnie przerąbane. No
nie nagrywałem, bo kurczę, tyle pracy było. No i cóż mogę rzec? Cóż mogę rzec? Ale tyle, że miałem dzisiaj dwóch klientów rozładować, ale to jest nierealne. Zostało mi jeszcze do nich 4 godziny. No i czasu mi zostało pracy 4 godziny. Także na jutro. I co jutro dadzą? Dzień zjazdowy. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. W każdym razie jestem w środku Niemiec. Ani nie pasuje, kurczę, jechać na Wiesbaden. Ani nie pasuje jechać do Gowy. Niezbadane są wyroki boskie sądu rejonowego oraz plenum. Jak oni sobie to zaplanowali? No co tak w skrócie? Pogoda była jak cię mogę do soboty. To do soboty. Pierwszy tydzień był nawet w miarę, a teraz jest tak. Nie dość, że się zrobiło zimno, no to jeszcze raz deszcz, raz słońce. A najgorsze z tego wszystkiego jest to, że musisz stać tam z tyłu tej beczki i kurde, załączać te wszystkie cele, nie cele. No i nadszedł okres takich, przepraszam, że zaczyna się robić tej pracy jeszcze bardziej chillowato, jak było do tej pory, ze względu na pogodę. No dobra, nie zanudzam tą autostradą. Znalazłem chwilę czasu, to kurczę, mówię, coś nagram i tak robię. Ale przyjedziemy do domu na tydzień do pracy i urlop. Człowiek sobie odpocznie przed świętami, a potem w ogień.